Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Ark Survival Evolved. Kontynuujemy naszą serię. W dzisiejszym odcinku zajmujemy się nowym stworzeniem, które doszło do gry, czyli Diplodocusem, który jest stworzeniem transportowym. Jest to stworzenie, które jest naprawdę fajne i pokażę wam to dzisiaj. Jeszcze tylko na początku odblokujemy sobie bardzo pięknie Diplodocus Saddle. Nie wiem, na który jest poziom, więc nie pytajcie, nie mam naprawdę pojęcia, bo ja niestety mam już poziom za wysoki na to wszystko. Potrzebujemy tak, metalu, drewna, fiberu i hajdu. Widzę, że dużo tego hajdu. Dobrze, idziemy najpierw po 200 metalu. Najpierw pójdziemy sobie po metal. Lystro tańczy dla nas pięknie. On sobie tu cały czas expi coś powoli. My lecimy po metal, więc tak, 200 sztabeczek. 200 sztabek, skóry. Mam nadzieję, że mi tej skóry starczy. To znaczy, myślę, że powinno. Myślę, że powinno na spokojnie. Ale czasami może to być problematyczne. Jak widzicie, też mam dużo strzałek w swoim ekwipunku, ale nie przejmuję się oswajaniem go. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że po pierwsze jest gdzieś niedaleko mnie, bo to tak było przynajmniej. To wrzucić całe... Mogę zrobić to tak. I to było chyba 250 drewna, tak mi się wydaje. Bo jest obok mnie, plus ja znam jego mechanikę, którą wam również pokażę. I myślę, że również wam się spodoba to stworzenie. Dobrze, teraz tak, mamy rzeczywiście 250, 600 fiberu i hajdu sporo, dobrze, niech będzie 600 fiberu. Fiber powinien być tu, nie tu, skrzynka na prawo, tu. Raz, dwa, trzy, 600 fiberu i hajd jest tu. Hajdu mamy teraz 390, 590 i tyle powinno starczyć. Tak, nie, jeszcze 200. Bo to było 850. Dobrze, to jeszcze 200. Jeszcze 200. Dobrze, że mi się przypomniało, że jeszcze trochę tam potrzebowałem tego. Więc tak, wrzucamy sobie to. Wrzucamy sobie na spokojnie wszystkie. O, nie ma miejsca. Coś trzeba opróżnić. Tu są moje rzeczy z Riota. Mógłbym je w sumie zabrać. Wrzucić skórę. Teraz tak, moglibyśmy sobie skraftować siodło na Diplodocusa. Dobrze policzyłem. Dobrze, Diplodocus, niech tutaj ma siodło. Ja sobie wrzucę z powrotem wszystkie te rzeczy. To już się chyba skraftowało. Nie, jeszcze nie, jeszcze chwilka. Expa chyba zbyt wiele nie dostanę, no właśnie. Jak widzicie waży, no, waży 20, armor ma 25, ale jak widzicie pewnie po samej miniaturce będzie dosyć ciekawym stworzeniem transportowym. Myślę, że dla dużych tribów jest bardzo fajny. Również postaram się wam pokazać to, jakie ja zastosowanie dla niego znalazłem. Znaczy, na pewno nie jestem pierwszy, bo jest też wiele pewnie innych osób, które znalazły to fajne zastosowania, ale myślę, że to jest jedno z fajniejszych zastosowań. Co więcej, on lubi kukurydzę. Nie wiem, czy mi tej kukurydzy wystarczy na to, żeby oswoić go na full, bo podobno dosyć powoli się oswaja. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie po mojemu, a nie po tak jakby myślach gry. Boże, teraz nie będę mógł się przystosować do tego, że mam tą cenzurę. Jak zapewne pamiętacie, w poprzednim odcinku lataliśmy sobie przy... w sumie plaży, mogę to chyba plażą nazwać, i tutaj tym takim małym kanionem, w którym właśnie taki Diplodocus był. Czy on tu dalej jest? Jest Diplodocus, proszę bardzo, fenomenalnie, bo ja sobie mogę zaparkować śmiało tu. Tu są, widzę, żółwie. Nie ma żadnych stworzeń, które by mi zagrażały. Dobrze, możemy kontynuować, ja już mam wszystko w sumie przygotowane, tak jak powinno być. Jest ptyś, jest mój karabin. I teraz tak, myślę jeszcze, że zlecę na dół pokazać wam ciekawą mechanikę Diplodocusa, ponieważ jak pewnie widzicie, znaczy widzicie na pewno, chyba że macie zamknięte oczy, to wtedy może być z tym ciężej, ale załóżmy, że macie, powiedzmy, otwarte oczy, tak? I widzicie, co robię. On tutaj sobie siedzi w tej chwili. Jak postoimy dłużej przy nim, on będzie nas atakował, ale co jest ciekawe, jeśli chodzi o Diplodocusa, Diplodocus potrafi jedynie odpychać głową, to co widzicie w tej chwili, czyli nie zadaje obrażeń. Oczywiście takie zwierzęta jak parazaur będą się na niego wkurzały i będą tam, znaczy wkurzały, będą się płoszyły i będą uciekały. On niestety nie zadaje obrażeń, stety bądź niestety, bo oswajanie go jest wtedy oczywiście bardzo, bardzo przyjemne, kiedy stworzenie, które chcemy oswoić, nie zadaje nam żadnych obrażeń i myślę, że padnie dosyć szybko. Teraz go tylko jeszcze zagrujemy sobie do nas. Niech sobie przyjdzie śmiało. Ojoj, no naprawdę aż tak się zbagowałeś. Chodź, chodź tutaj do mnie, przyjacielu. O! Taka troszkę mniejsza wersja Bronto. Jest tak przynajmniej określany przez niektórych, że to jest taki, taki miniaturkowy Bronto. Nawet nie miniaturkowy, bym powiedział, że połowa. Bęk. O, jeszcze mnie odepchnął, bo był oczywiście w stanie... O, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Masz w oczku tego. Masz, proszę mnie nie spychać, nie zrzucać, bo mimo jego ptysia,
O, odrzuciłeś? Wow, naprawdę źle wygląda, wiesz co, ja myślę, że powinienem ci pomóc, bo tam w oczku... Tu w oczku, o, teraz masz dwie strzałki, no... Co ty ze sobą robisz? Torpory mają całkiem spoko jak na duże stworzenia, więc oczywiście to jest standardowe. Już ucieka, bo ma sporo tego torporu. Obrażeń też nie dostaje zbyt wiele. Bang. Nie za bardzo mnie lubi, bo oczywiście w niego strzelam. No cześć, no cześć, no cześć, no cześć. Tak, tak. Wiem, że nie lubisz ludzi. Mógłbyś już... O, raptor go atakuje. To, że raptor go atakuje, to akurat bardzo źle. Nie lubimy, jak raptor atakuje jakiekolwiek stworzenia. Nie, tak? Karabin, karabin, wyjmij się. Dziękuję. My sobie pójdziemy w tą... W tą stronę chciałem pójść. Diplo, pomóż mi trochę. Współpracuj, nie chcę, żebyś został zabity. No chodź, chodź. Myślę, że sobie poradzimy. Dobrze, no i on pięknie śpi. Obalony. To mi się bardzo podoba. Ja postaram się jak najszybciej wrzucić do niego tą kukurydzę, żeby się nie psuła po prostu. Bang, bang. Proszę bardzo, to już jest. Narkotyków nie mam. Ma całkiem sporo torporu, plus jego głód spada dosyć fajnie, więc to się na pewno bardzo fajnie liczy. Niestety, jeśli chcecie oswoić coś na dużym poziomie, razy jeden, w sensie oswajaniu razy jeden, to powiem wam, że chwilę przy nim posiedzicie, bo zajmuje to naprawdę ogrom czasu. Ja próbując oswoić... W sumie oswajając chyba 140 poziom na serwerze PvE, spędziłem przy nim, przypominam, timingu razy 5 na kukurydzy, chyba spędziłem przy nim, w sumie musiałbym spędzić, bo nie licząc tego, że tam można go zostawić, bo mu tyle torporu, po prostu miał tyle torporu, że nie musiałem przy nim cały czas siedzieć, to oswajał się chyba 4 godziny? 4? Może 5? Sporo czasu. No tu idzie to dosyć szybko, bo jest to drugi poziom, tak, bez jakichś większych statystyk, więc no nie będzie to jakoś problematyczne strasznie. Najbardziej się obawiam o te Argent Avisy, które mogą tam sobie latać. Myślę, że powinienem sobie kusze w sumie przeładować, jakby tu przyszły, czy przyleciały. Ty jakiegoś poziomu... Nie, ty w ogóle nie dostaniesz poziomu, więc to mnie interesuje, co ty masz, ptyś, jeszcze. To wywalimy, to sobie zestakujemy, bo się wygodniej patrzy, pięknie. No i teraz będę musiał czekać, aż on się oswoi, więc myślę, że zajmie mi to pewnie cały ten dzień. Będę musiał mu też założyć potem to siodło. Nie zużyję na pewno tyle kukurydzy, myślę. Jak widzicie, głód leci cały czas, więc naprawdę szybko zjada tą kukurydzę, ale te paski, no przynajmniej tutaj, idą dosyć szybko, a na serwerze szły dosyć wolno. Myślę, że się przejdziemy jednak do tych Argent Avisów, bo ja czuję, że one mi tu przyjdą i będą mi tu strasznie bruździły i mieszały w międzyczasie. Więc tak, ty chodź tu do mnie, piękny. Co jest? Pięknie, chodź do mnie. Dobra. Dobrze, ty już prawie zginąłeś. Pięknie, 16 poziom. A tu są 3 w ogóle. Myślę, że lepszy deal będzie zrobić wam tak. Dobrze. Ty już zginąłeś, jeszcze jeden gdzieś był. Tu jest, się moim ptysiem interesuje. Chodź tu do mnie. Chodź, pięknie, zginąłeś sobie. O, leżą 3 trupy, pięknie. Czy nic tu więcej nie ma? Chyba nie ma. Przeładować sobie raczej kuszę powinienem. Pięknie. No i teraz wystarczy czekać na samego Diplodocusa. Więc ja zapewne polecę sobie teraz pterkiem do bazy i pewnie będę chciał tutaj po prostu przyjść sobie sam. Poczekam przy nim chwilę, aż on się oswoi, albo będzie bliski oswojenia, jak to zazwyczaj sobie robimy. Mówiliście, że klatka mi się podoba, a no, takiego potwora nie byłbym nawet w stanie do klatki zmieścić, żeby go po prostu oswoić. Nawet nie wiem, nie, na pewno nie ma opcji podniesienia go. To by już było zbyt OP. Więc cóż, do usłyszenia za troszkę czasu, bo mi to pewnie chwilkę zajmie. Cześć. Chrup, 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 chrup. Powiem wam, że troszkę tu już siedzę i no mamy w tej chwili już drugą praktycznie w grze. Jest noc. Liczę na to, że do czwartej... Nie, na pewno zdąży się przed czwartą jeszcze oswoić, jeszcze przed trzecią nawet zdąży się oswoić. No to będziemy mogli się nim w końcu pobawić, bo on tu sobie leży. W międzyczasie musiałem zabić jakiegoś parazaura, no, oczywiście zostawiłem parazaura zwłoki i sobie stałem obok, myśląc, że nic się nie stanie, zapominając totalnie o tym. You have tamed a Diplodocus. Już coś.
Co jest? Skąd tu się Argent Avis wziął? Nic nie widzę, totalnie. A, bo się zbugowałem lekko, dobra, trudno. W międzyczasie oczywiście zostawiłem parazabra, przyszły do mnie meganeury, czyli oczywiście ważki, które postanowiły mnie tłuc. No i oczywiście też miałem z nimi problem mały. O, widzę, że trochę śmieci na podostawałem. Dobrze, wywalimy sobie wszystko pięknie. Teraz jeszcze kolejna rzecz, o której wam nie mówiłem. Jest nowa rzecz, jeśli chodzi o following. Czyli możemy zrobić, żeby za nami taki dinozaur chodził. Jest oczywiście napisane, na jakim dystansie ma za nami chodzić. Czyli tu akurat jest ustawione jako medium. Możemy ustawić change follow distance from medium na high. Możemy ustawić na highest. Możemy ustawić na low. I po prostu nie będzie potem za nami łaził. Możemy też na nim akurat, na Diplodoku, się ustawić coś to jak publiczne siadanie, czyli że każdy, kto po prostu do niego podejdzie, będzie mógł usiąść. Jest to całkiem fajny system, jeśli chodzi o bawienie się na serwerze, jeśli oczywiście gramy na serwerze, gdzie jesteśmy adminem, czy cokolwiek takiego, gdzie jest dużo nowych graczy, czy mnóstwo graczy wręcz, no to możemy takiego Diplodokusa sobie ogarnąć i po prostu jeździć po serwerze w międzyczasie, kiedy nie ma spraw do załatwiania i osoby mogą sobie wsiadać. Chodź tu do mnie, Diplodocus. Jak widzicie, wolny nie jest, więc nie ma się co martwić, spokojnie. Idź stąd, Oviraptor. Czy ty jesteś w ogóle, ty jesteś na attacking target, to nie. Musimy cię przestawić na pasywkę, bo jesteś bardzo zły. Regenerujesz już zdrowie, regenerujesz. Jak widzicie, zjadł sobie troszkę, mniej więcej połowę tej kukurydzy i jest już całkiem ok. Statystyki 1700 zdrowia na drugim poziomie, przypominam. 550 stamina, co również wam wystarczy. Głód aż tak się nie liczy, ale trzeba na niego patrzeć, bo ten głód, jak widzicie, spada w dosyć znacznym tempie. Wagi ma 800, więc też na pewno pomieści kilka osób i tej wagi będzie dostawał. To jest tyle, jeśli chodzi o niego, jeśli chodzi o to. Ja teraz zastanawiam się, że pojedziemy sobie nim najpierw do bazy i w bazie będzie już wszystko ok. Więc zakładam na niego siodło, siadam na niego, no i Diplodocus prezentuje się pięknie. Ale najpierw pojedziemy nim do bazy i pokażę wam w bazie, jak już będzie mniej więcej dzień. Jak widzicie, on raczej tak dziwnie skacze, nie jeżeli bardziej biega, bo część osób mówi, że on na przykład biega. Dla mnie on bardziej skacze. Pływać pływa powoli, więc nie macie co liczyć na to, że zrobicie z niego taki, powiedzmy, most do przepływania. Jest to dosyć słaba opcja. No i już wiecie przynajmniej, dlaczego część osób na niego mówi jako na takie, powiedzmy, mini Bronto, bo wygląda mniej więcej jak Bronto. Tylko, że o, oczywiście już się postanowiły Dilo na mnie rzucić, a ja nie mogę się ruszyć zbytnio. No rusz się. No przecież masz staminę. Aha, jesteś oślepiony, no tak. O Boże, teraz będą to robić cały czas. Głupie Dilo. Chodź tu, głupie Dilo. Głupie Dilo. No. Głupie Dilo. Co za dawny. Już ma pół zdrowia. Oślepiony był cały czas. No jak widzicie, on niestety nawet jak wpadnie na Dilo i Dilo go oślepi i zacznie na niego pluć cały czas, to nie ma zbyt dużych szans na przetrwanie, bo to nie jest stworzenie do walki, tylko to jest stworzenie typowo do transportu. Już słyszę kolejnego Dilo, który zaraz w niego pewnie trafi. Choć liczę na to, że nie. Jest w stanie bardzo ładnie przewracać drzewa, więc z tym też większego problemu nie ma. Już agro chyba stracił Dilo. Proszę bardzo. To stworzenie jest fajne, ale wiecie, no, odpychanie to nie jest zbyt duża możliwość do obrony własnej, więc trzeba mu ładować albo w obrażenia, nie w obrażenia, przepraszam, w szybkość biegania, to po pierwsze, ewentualnie w staminę, żeby mógł dłużej biegać bez zatrzymywania się, może też trochę życia, co kto lubi. Jest to spore stworzenie, jest na pewno większe od Paracera. No od Gigano to wiadomo. Mogę wam porównać chociażby wielkością ze Spino, bo część osób może nie wiedzieć, jak duży to jest stwór. Więc ja postaram się stanąć tak jakoś ładnie obok Spino. Proszę bardzo, pięknie, okej. Dobra, tak żeby mniej więcej ciałami, tą główną częścią ciała bez szyi. O, szyję ma o tyle dłuższą, tu wam pokażę z góry teraz. Szyję ma o tyle dłuższą, bo oczywiście nie ma pysku do gryzienia, tylko do jedzenia roślin. Proszę bardzo, wygląda trochę jak taki Nessie, jeśli by się przyjrzeć. Mógłby na spokojnie z wody głowę wyciągać. Ogon też ma troszkę dłuższy niż Spino. Ciało ma dosyć podobnej wielkości, więc najbliżej zbliżony, myślę, gabarytami jest do samego Spinozaura.
A my teraz wyniesiemy się na sam środeczek bazy, czyli wyłączę już obracanie kamery. Pięknie. Okej, dobrze jest, pięknie. I teraz tak, jeśli chodzi o samego Diplodocusa, mamy siodło, siodło na 11 osób. Dlaczego na 11? Bo jedna osoba prowadzi, dodatkowo po każdej stronie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć siedzeń. Po drugiej stronie też pięć siedzeń. Możemy śmiało sobie malować to siodło całe, żeby to jakoś ładniej sobie wyglądało. Możemy budować przystanki, jakbyśmy chcieli to sobie zorganizować. Wiesz, jakiś parazaur tu ucieka, nie wiem totalnie czemu. Troszkę obrażeń dostał, ale nie jest to największy problem. Wygląda naprawdę, naprawdę ładnie. Jest to stworzenie duże, jest to stworzenie zacne, które część osób może oczywiście wykorzystywać. Ja na razie jedyne jakie zastosowanie dla niego większe znalazłem, nie licząc bycia autobusem typowym, to jeśli mamy powiedzmy kilku członków tribu i chcemy oswoić coś dużego, czyli powiedzmy chcemy oswoić na przykład na bardzo dużym, na mega wysokim poziomie Rexa, tak? Więc wtedy my siadamy, tak jak ja na przykład siedzę sobie w tej chwili tutaj na siedzeniu kierowcy, dodatkowo z lewej strony siadają sobie osoby, które strzelają na przykład, z prawej strony osoby, które bronią, więc osoby z prawej strony mogą strzelać w inne dinozaury w momencie, kiedy te z lewej strony strzelają strzałkami, czy oczywiście z kuszy do dinozaura, którego chcielibyśmy sobie oswoić, bo kiedy klikniemy sobie na niego i przytrzymamy E, to jak widzicie mamy ogrom, ogrom opcji. Jest to stworzenie, które ma najwięcej opcji w grze na chwilę obecną. Możemy dać właśnie to publiczne siadanie, wyłączyć i zmienić nazwę. Nazwa też również oczywiście zostaje dla was, jest to ona, więc możecie śmiało coś wymyślić, nie wiem co ten parazaur tu wymyśla. No więc możemy sobie wybrać chociażby pierwsze siodło z lewej strony tutaj. Dodam też, że nie możemy klikać K, kiedy to robimy, czyli nie wyłączycie sobie tak jakby, nie możecie patrzeć gdzieś tam z trzeciej perspektywy czy cokolwiek takiego, możecie sobie HUD wyłączyć to co najwyżej, plus standardowo można strzelać, to o czym mówiłem, czyli wszystkie osoby, które by tu siedziały, Arex na przykład byłby tam, czy to byłby ten Spino, czy to byłby ten Bronto, czy ten Giganoto, możemy strzelać. No, akurat tu słabo, bo byśmy strzelali w gracza, znaczy w kolegę powiedzmy z tribu, ale takiego Bronto, czy chociażby takiego Spino, można śmiało obstrzelać kilka razy, odbić kawałek, znowu się zatrzymać bokiem, obstrzelać i tak cały czas, i tak cały czas. A osoby z drugiej strony, przepraszam, mogą na spokojnie coś innego sobie w międzyczasie zabijać. To jest Diplodocus, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, czegoś się dowiedzieliście. Jeśli macie jakieś pytania, jakieś kwestie, możecie oczywiście w komentarzach wszystko to zostawić. Możecie również zostawić jakąś ocenę. Póki co komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się pijawką i chorobami. Trzymajcie się ciepło, no i cześć!